Witajcie po raz kolejny. Dziś chcę wam pokazać kolejne ciekawe miejsce, ale zerwała się niesamowita ulewa i muszę trochę poczekać, aż to przejdzie, ponieważ aparat nie jest wodoodporny. Dlatego chwilę muszę poczekać. A jeszcze trochę powinno przejść. Ogólnie tak będę dzisiaj wam opowiadał o tym miejscu tutaj. Też jest ciekawa historia. I teraz tutaj znajduje się park, ale kiedyś tutaj naprawdę, słuchajcie, było dosyć ciekawe miejsce, gdzie przychodziliśmy za łebka ogólnie bawić się w tym miejscu, ale to może powiem później. Najpierw czekam, jak ta ulewa po prostu przejdzie, bo jest masakra. Żeby tak z auta nagrywać, to też tak trochę źle to później może wyglądać. Nic, słuchajcie, trzeba trochę poczekać jeszcze. Tam się widzę, że się przejaśnia niebo, to powinno to przejść lada moment. Także już pomału się słońce przebija, jak widać. Tam ogólnie chłopaki sobie z drugiej strony piją piwo. Nie będę im na razie przeszkadzał, żeby sobie po prostu nie myśleli, że dzwonię na policję czy coś takiego. Dziwne, że w deszczu piją, no ale to no ich sprawa. Ajajajajaj, nie chcę się już rozjaśniać, bo naprawdę leje niesamowicie. Zaraz pewnie jeszcze tęcza wyjdzie. To będzie jeszcze lepszy widok. No to akurat wycieraczki były, bo coś się popsuło w nich. Nie wiem co, ale mi tak chodzą jak radio CB. No tak jak mówiłem, tęcza jest, pojawiła się. Więc tak, jest to ogólnie stary kościół ewangelicki. Z tego kościoła do domu kultury prowadzi podziemny tunel, gdzie kiedyś, w miejscu, gdzie teraz stoi dom kultury, znajdował się obóz pracy. No warunki w tym obozie były naprawdę straszne. Co chwilę ktoś umierał. Wróćmy jeszcze do samego tunelu, ponieważ że on się tam znajduje, wie bardzo mało ludzi. Pytanie tylko, kto i w jakim celu go właściwie zbudował. Jedni twierdzą właściwie, że został on zrobiony w razie, gdyby obóz został zbombardowany, a strażnicy po prostu mogli w razie czego bezpiecznie się wydostać i uciec na zewnątrz. Drudzy znowu mówią, że ten tunel został wybudowany. Czekajcie chwilę. Wybudowany przez więźniów, którzy po prostu użyli go do ucieczki z obozu. Czy mogło tak być? Mało prawdopodobne, ponieważ słuchajcie, moi znajomi, którzy tam kilka dobrych lat wchodzili do tego tunelu, opowiadali, że cały ten tunel jest jakby obity taką blachą. Nie wiem w jakim celu, być może żeby się woda nie dostawała do środka. Czy mogło tak być? No też do końca nie wiem, w jakim celu ktoś to miał blachą jakby zabezpieczać. Z tego co oni mi opowiadali, również trasę jaką pokonali, dokładnie nie pamiętają jaka to była trasa, ile to było metrów, ale mówili, że szli bardzo długo. Oczywiście wchodzili w miejscu, gdzie jest dom kultury i kierowali się tutaj w stronę tego starego kościoła, ale na jakimś tam etapie po prostu się
po prostu, słuchajcie, zawrócili, bo się wystraszyli, że tunel się w razie czego może zawalić. I po prostu wrócili z powrotem. Mówili po prostu, że tunel jest w coraz gorszym stanie. Natomiast teraz tak, czy możliwe jest, aby ten tunel wybudowali więźniowie? Ja uważam, że jest to mało prawdopodobne, ponieważ czy mogli mieć nawet taki dostęp do takiej ilości blach, aby obłożyć tak długi tunel, ponieważ ja wiem, żeby was nie okłamać, od Domu Kultury do tego miejsca jest, ja wiem, około kilometra, może troszeczkę mniej, mogę się też mylić, kilometra na pewno nie ma. I dlatego też mi nie za bardzo ta wersja pasuje, aby więźniowie po prostu ten tunel zbudowali. Po prostu to jest niemożliwe, żeby mieli taki dostęp duży aż do blach, do blachy ogólnie. I poza tym, słuchajcie, to też nimi nie pasuje tutaj coś, że ci więźniowie nawet by, jeżeli by kopali ten tunel, to skąd mieli pewność, że dokopią się dokładnie tutaj do tego kościoła, pod fundamenty i że zrobią przejście. No trzeba też zaznaczyć, że kopali na ślepo. Także to w ogóle no też raczej ta wersja mi nie, za bardzo nie pasuje. Teraz tak, tutaj też są inne historie związane z tym miejscem. Wcześniej wspominałem, tam jest taki park, ale to może powiem za chwilę. Tutaj co do samego kościoła, to jeszcze rok 45. Wojska radzieckie tutaj wkraczają do tej miejscowości. Ja wam pokażę teraz tak. Co do samych walk. Na samej wieży jest ustawiony snajper. Z tego co słyszałem, wieża później po wojnie została dorobiona. Snajper ostrzeliwuje się, po prostu wali, słuchajcie, do ruskich idących z prawej strony. Słuchajcie, ściąga ich niesamowicie, jeden po drugim pada. No i Rosjanie mają dosyć ciężki problem, żeby tutaj ogólnie zdobyć to miejsce. Ponadto jest tutaj ustawiony MG-42, no to wiadomo co dzieje się z takimi, z tymi ruskimi. Zresztą po prostu ścinani jak zboże. Ale prędzej czy później i tak musieli to miejsce zdobyć. Rosjanie, słuchajcie, w pewnym momencie podciągają takie działko. Nie wiem jakie to było, czy to było przeciwpancerne, czy coś innego. Ale słuchajcie, podciągają te działo na bliską odległość. Słuchajcie, walą do tej wieży. No wiadomo, że strzelec, który jest u góry, ginie natychmiast. I ponadto teraz tak, bo ja się później zainteresowałem tak bardziej historią. Znajomy, który już nie kopie, on mnie tutaj właściwie wszystkiego nauczył, co jak szukać i tak dalej. Ale on mi też opowiadał o Niemcach, którzy są tutaj w podziemiach. I to jest bardzo ciekawe, bo nikt do końca nie wiedział, w jakich podziemiach. I to też może być tutaj, słuchajcie, wszystko powiązane z tym właśnie, z tym tunelem. Czekajcie na chwilę. O, ten mój znajomy mi tłumaczył, że tych Niemców znaleziono dokładnie tam, gdzie ja wam wcześniej wspominałem o tym parku. Ogólnie, słuchajcie, sam park też jest ciekawy, ponieważ jeszcze w dawnych czasach znajdował się tam cmentarz żydowski. Są tam tunele, to jest prawda. On natomiast opowiadał, że tam znaleziono siedmiu martwych Niemców z Wehrmachtu. Dokładnie mi podał nawet, że to był Wehrmacht. I teraz tak, on mi opowiadał, że ci Niemcy po prostu, słuchajcie, oni tak siedzieli jakby skuleni na ławce, jeden obok drugiego, i że oni zginęli, no po prostu podczas nalotu. Że gdzieś tam był jakiś wybuch bomby i po prostu tak jak siedzieli na ławce, żeby po prostu przeczekać ten wybuch, tak coś walnęło koło nich i po prostu czy zginęli w tym samym momencie, czy po prostu jakoś tam w krótkim czasie, jeden po drugim, tego też nie wiadomo. No tutaj nie ma co się kłócić, ponieważ no nie wiadomo jak to było do końca. Natomiast jest prawdą, że Niemców tutaj znaleziono, owszem, około 5 do, od 5 do 7 ciał leżało. Teraz nie wiem dokładnie z której strony, bo ja wcześniej kamerowałem. Tu jest wejście i z drugiej strony też jest wejście. I być może po prostu mu się pomieszało, że ci Niemcy zamiast pod ziemią, to po prostu byli znalezieni tutaj.
Tutaj również zginął proboszcz tego kościoła, ponieważ jak już Rosjanie tutaj wkraczają, jeszcze miał szansę uciec stąd, wydostać się, ale postanowił, że zostanie ze swoimi mieszkańcami do końca i tak się też stało. I Rosjanie, gdy słuchajcie, wkraczają tutaj do tej miejscowości, oczywiście jak to miejsce zdobywają, kościół, znajdują tutaj tego proboszcza i się pytają, czy ty German, on mówi, że no miał szansę się ocalić, bo mógł powiedzieć, że nie, ale powiedział, że jest Niemcem i został zastrzelony po prostu na tych schodach, tylko nie wiem, czy z tej, czy z drugiej strony. No i później Niemców, których tutaj też zabito, ustawiono pod ścianą, także no jak takie trofea, można powiedzieć. A gdzie są pochowani, tego też nie wiadomo. Czy gdzieś w jakiejś zbiorowej mogile, czy gdzieś indziej, na jakimś cmentarzu, też do końca nie wiem. Co do samego parku, który tam wcześniej wam pokazywałem, też, może nie że legendy, ale historia, ponieważ tam, słuchajcie, za łebka wchodziliśmy do takich, to były katakumby tak zwane. Fajnie by było, słuchajcie, aby ktoś się odezwał do mnie, kto ma te zdjęcia tam przez 23, sprzed 23 z 30 lat do tyłu, to naprawdę byłoby super. Słuchajcie, tam naprawdę, tam się wchodziło do tunelu, a wychodziło się w ogóle kilka metrów dalej, tylko że później wiadomo, jak to zaczęli miejscowi traktować to miejsce jako wysypisko śmieci. Zawsze nas tam straszono, że to był bunkier. No właściwie to nie był bunkier, ogólnie to są wejścia do katakumb, bo tutaj znajdował się wcześniej cmentarz żydowski, a jeszcze wcześniej nie wiadomo co. Także jakieś tam podziemia są, to naprawdę są dosyć potężne. Nas zawsze straszono, słuchajcie, że tam podczas II wojny światowej i po była kobieta, która straciła nogę i jej mąż po prostu się nim opiekował do samej śmierci. A czy jest to prawdziwa historia, nie wiem, nie mogę wam potwierdzić. No ale smutna i ciekawa na pewno. Inni znowu gadali, że tam są pochowani Niemcy. Choć ja bym bardziej obstawiał na tą historię o tej kobiecie, że bez nogi tam po prostu żyła. Bo pamiętajcie też, że ludzie po wojnie no, nie mieli takich luksusów jak mamy dzisiaj i po prostu no, mieszkali w czym popadło. Także może ta historia też jest prawda. Fajnie by było, jakby ktoś to jeszcze potwierdził. No niestety teren, słuchajcie, jest zrównany z ziemią. Jest tam teraz zrobiony park ogólnie. Jest tam park zrobiony. No i tam przychodzą takie lumpy różne, chleją po prostu. Kiedyś w gazecie widziałem tutaj jeszcze, jak były takie prowadzone prace archeologiczne, no powiedzmy tak. To słuchajcie, jakie tutaj fanty powyciągali, aczkolwiek pokazali tylko niektóre. Jakieś tam krzyże, nie krzyże, z nagrobka. Tak, to był krzyż, ale to był krzyż taki żeliwny. I jeszcze masę innych rzeczy, o których się tam nie chwalono, ale aczkolwiek słyszałem, co tam powytargiwali. Gdyż to był cmentarz żydowski, także wiadomo, co tam mogło być. Ja tutaj nie chcę też robić problemów z tego powodu. Ale wiem, co tam chłopaki powytargiwali i po prostu to zataili. I teraz tak, cóż jeszcze mógłbym tu powiedzieć takiego? Teren już jest zrównany z ziemią, tak jak wcześniej wspominałem. Mało kto również o tym wie. Jeszcze jest jedno miejsce. Ja za chwilę tam wam podejdę i pokażę. Bo tutaj niektórzy się ze mną kłócą, że nie ma tam żadnych katakumb, a ja udowodnię, że są. Że nawet widać zejście. Właściwie nie wiem, czy to jest zejście. Właściwie to jest, jak wam powiedzieć, może wiecie co, ja podejdę bliżej i wam pokażę. Na pewno nie jest to zejście, ale widać, że są jakieś tam stare cegły i po prostu widać, że coś tam się zapadło. Może nie że zapadło, ale ziemia najprawdopodobniej się trochę odsunęła i po prostu widać jakby wejście do tych katakumb i to jest ogólnie ciekawe. Ja ogólnie dla bezpieczeństwa tego miejsca nie pokażę, gdzie to jest, ale jak już będę na miejscu, to po prostu włączę z bliska kamerę. Bo po prostu słuchajcie, gdyby w razie czego ktoś to miejsce znalazł i
zaczął tam kopać, to niestety, ale w ciągu 10 minut macie policję, ponieważ blisko jest, lada moment, chłopaki mają 10 minut dokładnie drogi i mają posterunek policji i zaraz by was stamtąd zwinęli. Ale jakieś wejście na pewno tam widać, że coś tam jest, chyba że już jest przysypane. No i również tutaj słyszałem o zakopanych skarbach przez Żydów. Czy jest to prawda? Nie wiem. Dobrze, słuchajcie, ja na razie wyłączę kamerę. Gdy będę na miejscu, to włączę i muszę tam uważać, bo tam wiadomo jak to wygląda, jak człowiek się kręci przy takich rzeczach. Ale dobrze, idę na miejsce, także za chwileczkę się zobaczymy. Kiedyś, słuchajcie, nagrobki w ten sposób właśnie wyglądały. To jest akurat stan z początku właściwie XX wieku. Tak to kiedyś wyglądało. To jest to miejsce. Ja tak akurat udaję, słuchajcie, że rozmawiam przez telefon komórkowy. Tak może to nie wygląda. Ale po prostu dla bezpieczeństwa, bo nie chcę tutaj robić przypału jakiegoś. Ale to jest właściwie wejście do katakumb. Wejście oczywiście jest trochę niżej, bo tu już jest zasypane. Ale to by wystarczyło 10 razy wbić saperkę i ma się zejście do tych katakumb. Także jest to jeszcze ciekawy mi ten kamień, to jest chyba no, dosyć stare. Tak nagle stąd się nie wziął. Także no, sami widzicie, że coś tutaj jest. No, widać, że to jest jakieś sklepienie ogólnie. Tutaj idzie, a tu się kończy. No i ziemia oczywiście się zapada. Także no, to jest to kolejna ciekawa informacja. A zaznaczę, że znajduje się na takiej górce. Po prostu. Także ta górka też tak się nie wzięła tutaj z siebie. Ogólnie tutaj ta cała górka jest połączona takimi właśnie podziemiami. Także no, miejsce jest naprawdę dziwne i ciekawe. Także sami widzicie, że jest to góra. Ale naprawdę, słuchajcie, niewątpliwie coś tutaj się znajduje. To po prostu ludzie nie chcą chyba o tym nawet pamiętać. A jakie ta góra tajemnice skrywa, tego się raczej już nie dowiemy. Ale z tego co słyszałem, no są tam ukryte jakieś skarby. A jaka jest prawda, to się niestety chyba raczej nie dowiemy. W sumie to, słuchajcie, byłoby na tyle, co wam chciałem dzisiaj pokazać. Myślę, że jutro chyba wskoczę w teren, bo iść nie wypada. Jest niedziela, także. A jutro jest śmigus dingus, to myślę, że można sobie tam saperką porzucać trochę ziemi. Wczoraj była tam wielka sobota. Widziałem akurat gościa, który jechał, słuchajcie, zbierał złom i makulaturę. Szło takie małżeństwo i po prostu mu tylko zwróciło uwagę, że chłopie, co ty robisz, wielka sobota, a ty takie święto wielkie, a ty zbierasz złom, człowieku. Słuchajcie, gościu wziął i mówi, a odpier się ode mnie, bo ci to dziecko zaraz wózka wywalę. No, słuchajcie, masakra, się kłócili. Ale nie, no, te małżeństwo miało naprawdę rację, bo no, tak, jakby nie było święto, jest i takie rzeczy się nie robi. No, ale cóż, są po prostu różni ludzie. Chociaż ten jeden dzień mógł sobie odpuścić, a nie zbierać złom, no, to naprawdę źle wygląda. Dobra, słuchajcie, wam jeszcze ostatnie ujęcie zrobię z tej strony. Także tutaj wszędzie ogólnie się znajdują podziemia, a tu, gdzie my kiedyś chodziliśmy pod ziemię, to on dokładnie znajdowało się w tym miejscu. Teraz teren jest zrównany z ziemią, ale tam są nadal podziemia i jakieś przejścia. Także ostatni zrzut jeszcze na kościół. Wygląda to tak. Dobrze, słuchajcie, to by było w sumie na tyle. Także to wszystko na dzisiaj i do zobaczenia jutro.
Jutro wykrywka i w teren.